tej perspektywy teraz na krawężniku bardzo fajnie wygląda ten wynoszący 20 cm prześwit, no i kąt natarcia wynoszący 25 stopni. To oznacza, że temu autku żadne krawężniki nie będą straszne. Ale teraz jeszcze dwa słowa o... Tak, zgadza się, to jest kabel do ładowania, więc dwa słowa o ładowaniu. O, proszę bardzo. No i tutaj podłączamy sobie kabel. Jak szybko to auto możemy naładować? To zależy. Korzystając z szybkiego ładowania 100 kW baterię na to, by przejechać 30 km, można naładować w 3 minuty. A więc co za tym idzie? Korzystając z tej samej ładowarki, baterię od 20 do 80% można naładować w 24 minuty. Później bateria już puchnie, dłużej się ładuje, więc nie ma chyba sensu tracić czasu przy publicznych ładowarkach. Lepiej ten czas wykorzystać na to, by dojechać do kolejnej ładowarki. Ale Avengera za pomocą tego to kabla możemy ładować też w na przykład domu czy garażu. Jeśli mamy wallboxa, no to baterię od 0 do 100% naładujemy w 5,5 godziny. Oczywiście pod warunkiem, że będziemy wtedy ładować to auto prądem zmiennym o mocy 11 kW. Brzmi to całkiem sensownie. Jest jednak coś, co brzmi troszkę mniej sensownie. Zobaczcie, ten kabel zajmuje troszkę miejsca. Jeśli zajrzymy do bagażnika, klapa bagażnika w tej wersji podnosi się automatycznie, to w tym bagażniku nie mamy nigdzie miejsca, gdzie moglibyśmy te kable do ładowania przewozić. No tutaj raczej się nie zmieszczą, więc muszą leżeć luzem. Ja te kable otrzymałem bez żadnego worka, ale może jeśli ktoś kupi Avengera, to może jakiś elegancki w stylu Jeepa woreczek do przewożenia tych kabli otrzyma. Ja w tej wersji go nie znalazłem. Aha, oczywiście. W tej wersji zamykamy też klapę bagażnika przyciskiem. Naprawdę bardzo sensownie wygląda ten samochodzik. Jednego nie można mu odmówić. Nie jest nudny. Każdy na pytanie, czy warto zainwestować w takiego elektryka, musi odpowiedzieć sobie sam. Skoro wiecie już, jak to auto przyspiesza, jak dużo potrzebuje prądu, by przejechać 100 km w różnych warunkach, to powinniście znać też jego cenę. A te w przypadku wersji elektrycznej zaczynają się od 185 tysięcy złotych z małym kawałkiem. Dziękuję, że byliście ze mną. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i ja mówię Wam do zobaczenia.